Przeczytamy z Ewangelii Marka. Kapitel 5, vers 21. Piąty rozdział, 21 wiersz. Ewangelia Marka, piąty rozdział, 21 wiersz. Bis ans Ende des Kapitels. Aż do końca tego rozdziału. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim. I szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli Mu uczniowie Jego: Widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana i brata, Jana brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wiele zawodzących. A wszedłszy rzekł im: Czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talitha kumi, co znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Hoffe, dass ihr alle den Herrn Jesus liebt. Mam nadzieję, że wszyscy miłujecie Pana Jezusa. Und wer den Herrn Jesus liebt, der hat hohes Interesse an seiner Person. A kto miłuje Pana Jezusa, ten bardzo się będzie interesował Jego osobą. Und in den Evangelien können wir ihn finden. A w Ewangeliach właśnie możemy Go odnaleźć. Wie auch in der ganzen Heiligen Schrift. Jak również też i w całym Piśmie Świętym. Im Markus Evangelium steht er vor uns. Tutaj w Ewangelii Marka jest nam przedstawiony als den vollkommenen Diener und Propheten. Jako ten doskonały sługa i prorok. Als Diener Gottes sehen wir ihn in den Dingen, die er tat. Jako ten sługa Boży oglądany jest tutaj przez te uczynki, które wykonywał. Als Prophet sehen wir in den Dingen,
er sprach. Jako proroka oglądamy go w tych rzeczach, które on wypowiadał. Und beides ist wunderbar. I obydwie te rzeczy są cudowne. Das, was er tat, to, co on czyni, in großer Liebe und Barmherzigkeit, w wielkiej miłości i miłosierdziu, und auch das, was er redete. I również to, co on powiedział. Es hat zwei Wirkungen, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Będzie miało to dwojaki skutek, jeżeli będziemy się zajmowali Panem Jezusem. Es bewirkt, dass wir in sein Bild verwandelt werden. To sprawi, że będziemy przemienieni w jego obraz. Dass wir von ihm lernen. Będziemy się uczyć od niego. Diesem hohen Fremdling, der über diese Erde ging. Od tego wielkiego, obcego przybyszcza, który szedł tutaj po tej ziemi. Als wir unser Lied sangen und ausdrückten, dass wir Fremdlinge sind. Gdy żeśmy śpiewali naszą pieśń i wyrażali to, że jesteśmy tutaj obcymi przybyszami, da dachte ich an den Herrn Jesus. To myślałem właśnie o Panu Jezusie. Er selbst ist der große Fremdling. On sam jest tym największym obcym przybyszem. Als er über diese Erde ging. Wtedy, gdy tutaj chodził po tej ziemi. Und wir können von ihm lernen. I możemy się od niego uczyć. Und wir dürfen ihm nachfolgen. I możemy go naśladować. Wir können nicht seine Macht, seine Macht ausüben. Wir können nicht seine Macht ausüben. Er hat göttliche Macht gezeigt. Wtedy, gdy on okazywał tą boską moc, in diesen Dingen steht er allein da. To on w tych rzeczach jest zawsze sam. Aber in seinem sittlichen Verhalten, ale w jego, co dotyczy jego moralnego zachowania się, dürfen wir ihn nachahmen. To my możemy w tym zakresie go naśladować. Es hat aber eine zweite Wirkung. A to również ma też i drugi rodzaj oddziaływania. Wenn wir ihn betrachten, füllen sich unsere Herzen mit Anbetung. Gdy będziemy go oglądali, to nasze serca wypełnią się uwielbieniem. Und das möchte der Herr auch bewirken heute Abend. I to również Pan chciałby sprawić dzisiaj wieczorem. Wenn wir ihn betrachten in diesen gelesenen Versen. Gdy będziemy mogli go rozważać w tych przeczytanych wierszach. Wenn wir nun zu diesem Text kommen, i gdy zagłębimy się w ten tekst, da sehen wir drei Abschnitte. To stwierdzimy, że tutaj są trzy urywki. Wir sehen in Vers 21 bis Vers 24 die Bitte eines Vaters für sein Kind. Od wiersza 21 do 24 oglądamy prośbę, jaką ojciec przedkłada w stosunku do swojego dziecka. Und in Vers 25 bis Vers 34 der Glaube einer Frau. A od 25 do 34 wiersza oglądamy wiarę pewnej niewiasty. Und in Vers 35 bis 43 die Auferweckung dieser Tochter des Jairus. A od wiersza 35 do 43 oglądamy zmartwychwzbudzenie córki Jairusa. Und wenn wir das so gelesen haben, i gdy tak żeśmy to przeczytali, dann wissen wir, dass alles genauso geschehen ist. To wiemy, że i dokładnie tak wszystko przebiegało, jak żeśmy czytali. Das ist das Wunderbare des Wortes Gottes. To jest cudowna rzecz ze Słowa Bożego. Es ist das Wort der Wahrheit. Że ono jest słowem prawdy. Und alles ist damals genauso geschehen. I że wszystko dokładnie tak się wtedy zdarzyło. Aber zweitens liegt eine tiefe geistliche Symbolik in diesen Versen. Ale po drugie również i głębokie, symboliczne, duchowe znaczenie jest zawarte we wszystkich tych wierszach. Die wir durch die Hilfe des Geistes Gottes erkennen dürfen. Którą możemy tutaj rozpoznać dzięki pomocy Ducha Świętego. Und die auch direkt zu uns persönlich spricht. I która bezpośrednio do nas przemawia. Wenn wir nun die Bitte von Jairus vor uns haben,
I tak, gdy weźmiemy pod uwagę tą prośbę Jairusa, dann denken wir an einen Satz im Jakobusbrief, to przypomina nam się zdanie z listu Jakuba, das Gebet des Gerechten vermag viel. A modlitwa wiele może modlitwa sprawiedliwego. Wir sehen, dass eine große Volksmenge den Herrn Jesus umdrängt. My wiemy, że wielki tłum ludzi naciskał na Pana Jezusa. Der Herr Jesus hatte Beifall in seinem Dienst. Pan Jezus miał taki poklask w tej służbie, którą wykonywał. Er hatte aber auch Widerstand. Ale również i doświadczał sprzeciwiania. Auch das werden wir noch sehen. I to będziemy jeszcze oglądali. Und das Wunderbare ist, a rzeczą cudowną jest to, dass er sich dass er unbeeinflusst war vom Beifall oder Widerstand des Menschen. Że na niego nie miał wpływ ani poklask tłumu, ani sprzeciwianie z tłumu. Er ging seinen Weg in Abhängigkeit von Gott. I dalej szedł swoją drogą w zależności od Boga. Wir sind manchmal sehr beeindruckt von großen Volksmengen. My czasami jesteśmy pod wrażeniem wielkich tłumów ludzi. Aber das war der Herr Jesus nicht. Ale to nie oddziaływało na Pana Jezusa. Und er wendet sich und beschäftigt sich mit einer einzelnen Person hier mit Jairus. To nie przeszkadzało mu, aby odwrócić się i zająć się pojedynczą osobą, jak w tym przypadku Jairusem. Dieser Jairus fällt zu Füßen des Herrn. Ten Jairus padł do stóp Pana Jezusa. Das ist ein wunderbares Vorrecht von uns glaubenden Menschen. To jest cudowny przywilej wszystkich nas wierzących ludzi. Wenn etwas Schweres uns trifft, jeżeli spotyka nas coś ciężkiego, dass wir zu Füßen des Herrn Jesus fallen dürfen. Że możemy właśnie padnąć do nóg Pana Jezusa. Und der Herr Jesus lässt es geschehen. I Pan Jezus też i pozwala, aby tak się stało. Das zeigt, dass er Gott ist. A to właśnie wskazuje na to, że on jest Bogiem. Ich denke an Petrus, als er Cornelius besuchte. Myślę teraz o Piotrze, który odwiedził Korneliusza. Da ist in Apostelgeschichte 10 Cornelius zu Füßen von Petrus gefallen. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, że ten Korneliusz też padł do nóg Piotra. Petrus richtet ihn sofort auf. Piotr natychmiast go podniósł do góry. Er lässt es nicht geschehen. On nie pozwalał na to. Er sagt auch ich bin ein Mensch. I odpowiedział i ja jestem człowiekiem jak i ty. Noch mehr hat mich beschäftigt am Ende der Offenbarung. A jeszcze bardziej mnie to porusza, gdy czytam na koniec Księgi Objawienia, als ein Engel zu Johannes, dem alten Apostel, sprach. Gdy jeden z aniołów powiedział do starego już Jana, dass dieser erfahrene Apostel zu Füßen des Engels niederfällt. Że ten doświadczony apostoł Jan pada do nóg tego anioła. Der Engel sagt, tu es nicht. A anioł mu mówi, nie czyń tego. Ich bin dein Mitknecht. Jam jest współsługa twój. Treue Menschen und Engel und heilige Engel, wierni ludzie i święci aniołowie, haben nie zugelassen, dass sie angebetet wurden. Nigdy nie dopuszczali do tego, aby czczono ich w ten sposób. Es gab gottlose Menschen, byli tacy bezbożni ludzie, die Anbetung und Huldigung entgegennahmen, którzy przyjmowali uwielbienie i cześć ze strony innych ludzi. Wir denken an Herodes. Pomyślmy sobie na przykład o Herodzie. Und das Gericht Gottes folgte unmittelbar. I czytamy tam, że sąd Boży natychmiast go za to spotkał. Von Würmern zerfressen verschieder. I czytamy, że z żarty przez robaki wyzionął ducha. Aber der Herr Jesus lässt es geschehen. Ale tutaj Pan Jezus pozwala na to. Denn er ist Gott. Gdyż on jest Bogiem. Es ist etwas Wunderbares in den Evangelien. Jest to coś cudownego w Ewangeliach. Wir sehen diesen vollkommenen Menschen Jesus Christus vor uns.
Oglądamy tutaj tego doskonałego człowieka, Jezusa Chrystusa. Und es gibt dann Momente, wo seine Gottheit hervorleuchtet. I są takie właśnie chwile, w których jasno świeci Jego bóstwo. Und das ist hier zu sehen. I tu też można to oglądać. Dieser Jairus bittet ihn sehr. I ten Jair bardzo go prosił. Das war nicht nur ein Gebet, das war ein inniges Flehen. To nie tylko była zwykła prośba, to było takie z wnętrza płynące błaganie. Er bittet zwei Dinge. On prosi o dwie rzeczy. Dass der Herr Jesus zu seiner Tochter kommt. Aby Pan Jezus przyszedł do jego córki. Und die Hände, zweitens die Hände auf sie legt. I po drugie, aby położył dłonie swoje na niej. Das ist eine gute Bitte. To jest bardzo dobra prośba. Wenn man jemand krank hat, jeżeli ktoś ma kogoś, kto jest chory, dass man den Herrn bittet um seine Gegenwart. Aby on prosił, aby Pan był obecny, aber auch damit er heilen möge. Ale również też i o to, aby też i raczył uzdrowić. Und noch einmal sind zwei Bitten da bei diesem Vater. I jeszcze dwie prośby znajdujemy u tego ojca. Dass sie gerettet werde und lebe in Vers 23. Aby ona była uratowana i aby żyła. 23 wiersz. Diese Krankheit dieser Tochter von Jairus. Ta chora, córeczka Jaira. Zeigt den Zustand von Kindern in von gläubigen Eltern. Ona pokazuje obrazowo stan wszystkich dzieci pochodzących z rodzin rodziców wierzących. Diese Tochter war 12 Jahre alt. Ta córeczka miała 12 lat. Wenn Kinder im Säuglingsalter sind, gdy dzieci są w tym wieku niemowlęcym, dann sind sie in der Hand des Herrn, auch wenn sie sterben. To są również i w ręku Pańskim, gdyby i też umarły. A wenn sie 10, 12 Jahre alt werden, ale gdy one mają już 10, 12 lat, wenn sie unterscheiden können zwischen links und rechts, gdy potrafią rozróżniać pomiędzy prawicą i lewicą, dann kommen sie ins verantwortliche Alter, to w tym okresie wkraczają w wiek odpowiedzialności. Und dann können die Gebete der Eltern intensiver werden. I wtedy modlitwy rodziców mogą się już stawać intensywniejsze. Denn sie wissen, dass wenn sie sich jetzt nicht bekehren, gdyż rodzice wiedzą, że jeśli się teraz nie nawrócą, dass sie dann ewig verloren sind. To będą na wieki pójdą na wieczne zginienie. Und das ist das Bild, das wir hier vor uns haben. I tego rodzaju obraz mamy tu przed sobą. Und es geht darum, dass unsere Kinder gerettet werden von ihrem Verlorensein. Chodzi o to, aby nasze dzieci były zbawione od wiecznego potępienia. Und dass sie neues, ewiges Leben bekommen. Aby otrzymały to nowe, wieczne życie. Das bewirkt Gott durch die neue Geburt. Bóg to sprawia przez te nowonarodzenie. Auch Kinder in gläubigen Häusern. Również dzieci z domów wierzących. Sie sind Sünder und haben gesündigt. Są grzesznikami i zgrzeszyli. Und sie sind verloren. I są zgubionymi. Aber wenn sie zum Herrn Jesus gebracht werden, ale gdy będą przyprowadzone do Pana Jezusa, werden sie errettet von ihrem verlorenen Zustand, wtedy będą zbawione ze swojego stanu zgubienia. Und sie bekommen dieses neue, ewige Leben. I otrzymają to nowe, wieczne życie. Indem sie fähig sind, Gott anzubeten, w którym to życiu są zdolne uwielbiać Boga und ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. I prowadzić życie, w którym Bóg będzie miał swoje upodobanie. Und die Antwort des Herrn auf das Gebet von Jairus, a odpowiedzią Pana na modlitwę tego Jaira albo na prośbę tego Jaira było, finden wir in Vers 24. Znajdujemy to w tym wierszu 24. Er ging mit ihm. I poszedł z nim. Er durfte die Gegenwart des Herrn erfahren. Tak, Jair mógł doświadczyć obecności Pana.
Das ist die erste Antwort auf dieses Gebet. To jest pierwsza odpowiedź na jego prośbę. Aber jetzt kommt diese kranke Frau dazwischen. Ale teraz tutaj wkracza w drogę ta chora niewiasta. Auch sie ist ein Bild von dem Menschen. Również i ona jest obrazem tych ludzi, wie die Erbsünde in ihm ist, w których jest ten grzech, który został odziedziczony od przodków. Und wie der Herr wirken muss. I w niej oglądamy, w jaki sposób Pan musi działać, dass sie befreit wird von der in ihr wohnenden Sünde. Aby ci ludzie byli uwolnieni od tego w nich mieszkającego grzechu. Das ist das Bild, das wir hier vor uns haben. Taki obraz mamy tutaj przed sobą. Diese Frau war 12 Jahre krank schon. Ta niewiasta już była chora 12 lat. Und sie hat sich sehr bemüht, von ihrer Krankheit frei zu werden. I bardzo się o to starała, aby być wyzwoloną ze swojej choroby. Ich denke an meine Jugend. Ja myślę teraz o swojej młodości. Ich habe mich mit 12 Jahren bekehrt. Ja się nawróciłem, mając 12 lat. Und habe gehofft, dass bei meiner Bekehrung die Erbsünde aus mir verschwindet. I miałem nadzieję, że w momencie nawrócenia również znika we mnie ten grzech wrodzony. Ich habe mich sehr bemüht darum. I bardzo się o to starałem. Und es war erfolglos. A pozostało to bezskuteczne. Dieses böse Prinzip war immer noch in mir. Ta zła zasada zawsze dalej była we mnie. Da habe ich mich nochmals bekehrt. Wtedy jeszcze raz się nawracałem. Und nochmals bekehrt. I jeszcze raz nawracałem. Und immer war diese Sünde noch in mir. I ciągle na nowo stwierdzałem, że ten grzech jest we mnie. Bis ich erkannte, aż w końcu odkryłem, dass diese Sünde in mir bleibt, solange ich lebe. Że ten grzech we mnie pozostanie tak długo, jak ja będę żył. Und dass ich trotzdem bei Gott völlig angenommen bin. I że pomimo tego w pełni jestem przyjęty przez Boga. 6 Jahre hat dieser Zustand bei mir gedauert. Ten stan trwał u mnie aż 6 lat. Aber dann, als ich erkannte, dass ich trotzdem von Gott angenommen bin. Ale potem, gdy poznałem, że pomimo tego, że jestem przez Boga przyjęty, das war eine große Freude für mein Herz. To było wtedy dla mnie wielką radością i dla mojego serca ulgą. Und dieses Bild zeigt uns diese Frau. I tego rodzaju obraz pokazuje nam tutaj ta niewiasta. Sie hat sich bemüht und ist zu Ärzten gegangen. Ona się trudziła i chodziła po lekarzach. Sie hat ihr ganzes Vermögen verbraucht dazu. Ona całe swoje mienie na ten cel zużyła. Und ich denke an einen alten Bruder. I przypomina mi się jeden ze starych braci, der bei uns einmal sagte, który kiedyś, będąc u nas, powiedział: wir wollen die Erbsünde in uns versuchen zu ersäufen im See. My próbujemy ten grzech w nas mieszkający utopić w jeziorze. Und wir müssen erfahren, dass sie schwimmen kann. I musimy tego doświadczyć, że on potrafi pływać. Das war auch die Erfahrung dieser Frau. Takie było też i doświadczenie tej niewiasty. Ihre ganzen Bemühungen hatten keinen Nutzen gebracht. Gdyż jej wszystkie wysiłki nie dawały żadnego rezultatu. Es war viel mehr schlimmer geworden. Nie, jeszcze bardziej jej się pogarszało. Und jetzt kam sie zur einzig richtigen Haltung. I teraz ona doszła do tego jedynego właściwego postępowania. Sie ging mit ihrem Problem zum Herrn Jesus. Ona przyszła ze swoim problemem do Pana Jezusa. Und sie rührt sein Gewand an. Dotknęła się szaty Jego. Das hat sie getan im Glauben. A uczyniła to we wierze. Im Glauben davon, dass der Herr Jesus stellvertretend das Gericht über die Sünde empfangen hat. Die Verurteilung der Sünde empfangen. W tej wierze, że Pan Jezus ten sąd za grzech w zastępczy sposób wziął na siebie.
Wer den Herrn Jesus im Glauben berührt, kto się dotyka Pana Jezusa we wierze, in welcher Situation auch immer, obojętnie w jakiej sytuacji się znajduje, in dem geschieht sofort eine Veränderung. W tym człowieku natychmiast dzieje się zmiana. Wir lesen in Vers 25. I czytamy w wierszu 25. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. I natychmiast ustało też i jej krwawienie. Sie berührte ihn im Glauben. Ona dotknęła go we wierze. Und sogleich kam eine Veränderung in ihr. I natychmiast nastąpiła zmiana. To jest wiersz 29. Das könnt ihr alle auch erfahren. Wszyscy możecie tego doświadczyć. Wenn ihr irgendeine Not in eurem Herzen trägt. Jeżeli nosicie jakąkolwiek biedę, problem w swoim sercu. Und ihr geht im Glauben zum Herrn Jesus, i jeżeli przyjdziecie we wierze do Pana Jezusa, dann nimmt er nicht immer gleich das Problem weg wie hier, to On nie zawsze ten problem usunie, tak jak to oglądamy tutaj. Und dennoch geschieht eine Veränderung ale pomimo tego w nas samych nastąpi odmiana. Und wir denken an die wunderbare Stelle in Philipper 4. I możemy myśleć teraz o tym cudownym miejscu z listu do Filipian z 4 rozdziału. Da schreibt der Apostel, dass wir im Gebet zu Gott gehen dürfen mit unserer Not. Tam apostoł Paweł pisze o tym, że my w naszych biedach możemy przyjść w modlitwie do naszego Boga. Und die Antwort würde sein, dass Friede in unser Herz kommt. A odpowiedzią na to będzie to, że pokój Jego wypełni serce nasze. Wir sind Menschen. Gdyż my jesteśmy ludźmi. Und wenn etwas Schweres uns trifft, jeżeli coś trudnego nas spotyka, dann werden wir innerlich aufgewühlt, to my wewnętrznie jesteśmy wzburzeni. Kommt Angst in uns hinein, strach pojawia się w naszym wnętrzu. Und wir dürfen damit zum Herrn gehen. I możemy z tym udać się do Pana. Und die Antwort ist, dass Friede unser Herz erfüllt. Odpowiedzią Jego będzie to, że pokój wypełni serce nasze. Wenn es im Glauben geschieht. Gdy nasz krok będzie uczyniony we wierze. Der Herr merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Pan zauważył, że z Niego uszła moc. Unser Herr Jesus ist nicht nur mächtig, sondern allmächtig. Nasz Pan Jezus nie tylko jest mocny, ale On jest wszechmocny. Er kann jede Not in unserem Leben völlig verändern. On może każdą biedę naszego życia w pełni odmienić. Er tut das nicht immer. On nie zawsze to czyni. Und dennoch dürfen wir im Glauben festhalten, dass er es kann. Ale jednak my możemy we wierze tego się mocno trzymać, że On może to uczynić. Jetzt wendet der Herr Jesus sich um. I teraz Pan Jezus się odwraca. Das kommt gar nicht oft vor. To nieczęsto się zdarzało. Nur einige Male lesen wir, dass der Herr sich umwandte. Tylko kilka razy czytamy, że Pan Jezus się odwrócił. Mir kommt in den Sinn, als Jünger von Johannes im Nachfolger. Przypomina mi się drugie takie miejsce, gdy uczniowie Jana Chrzciciela poszli za Panem. Wtedy Pan też się odwrócił, gdyż to poruszyło jego serce. Z tego się bardzo ucieszył. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, należymy do Pana. I mam nadzieję jeszcze co do drugiej rzeczy, że wünscht, dem Herrn Jesus nachzufolgen und das auch tut. I że życzycie sobie naśladować Pana Jezusa i rzeczywiście to czynicie. Ich versuche auch seit vielen Jahren dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ja próbuję od wielu lat naśladować Pana Jezusa. A wenn ich darüber nachdenke, ale gdy nad tym się zastanowię, dann muss ich sagen, dass ich oft geschwankt habe. To muszę powiedzieć, że bardzo często się w tym chwiałem. Auch manchmal hingefallen bin. Czasami też upadłem, aber ich bin immer wieder aufgestanden und habe es aufs neue versucht. Ale ja ciągle na nowo wstawałem i zaczynałem próbować od nowa. Und das berührt das Herz unseres Herrn. I to właśnie porusza serce naszego Pana. Wir sind manchmal enttäuscht von unserer Nachfolge.
gdyż my czasami jesteśmy zawiedzeni tym sposobem, w jaki my Pana naśladujemy. A wenn wir wünschen, dem Herrn nachzufolgen, ale jeżeli sobie tego życzymy, że chcemy naśladować Pana, seine tiefe Freude für sein Herz. To stanowi głęboką radość dla Jego serca. Wenn wir seine Jünger betrachten, i gdy przyjrzymy się Jego uczniom, dann sehen wir auch große Schwachheit in der Nachfolge. To też zauważymy wiele słabości w tym naśladowaniu ich Pana. Sie liefen hinter dem Herrn Jesus nach. Oni szli za swoim Panem und diskutierten dabei, wer der größte von ihnen sei. I przy tym dyskutowali, który z nich miałby być największy. Das kommt heutzutage auch vor unter den Geschwistern. I to też dzisiaj się zdarza pomiędzy wierzącymi. Und wir sehen auch, dass sie sehr zaghaft waren, sehr schwankend waren. A my też i to oglądamy, że oni byli w tym chodzeniu chwiejni. Aber der Herr Jesus sagt zu ihnen in Lukas 22. Ale Pan Jezus powiedział do nich w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. Ihr habt mit mir ausgehalten. Ale wy żeście ze mną wytrwali. Und als er in Johannes 17 zum Vater spricht, a gdy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale czytamy o tym, jak on mówi do swojego ojca, da sagt er dem Vater, wtedy on mówi do ojca in Bezug auf seine Jünger, i to w związku ze swoimi uczniami, sie haben dein Wort bewahrt. Mówiąc o nich, oni zachowali twoje słowo. Es ist etwas Großes für das Herz des Herrn, jest to coś wielkiego dla serca Pana, wenn Menschen ihm nachfolgen in einer ihm feindlichen Welt. Jeżeli ludzie go naśladują, będąc otoczeni przez ten wrogo nastawiony świat. Als Petrus ihn verleugnete, gdy Piotr zaparł się Pana, da hat er sich auch umgewandt. To Pan też się odwrócił. Das trifft das Herz unseres Heilandes. Gdyż to dotknęło do głębi serce naszego Zbawiciela. Wenn wir sündigen, i dotyka również wtedy, gdy my grzeszymy. Und hier wendet er sich um, a tu też ono się odwraca, weil jemand im Glauben ihn berührt. Dlatego, że ktoś we wierze się go dotyka. Und er fragt, wer hat mich angerührt. I on pyta się, któż się dotknął mnie. Und seine Jünger sind erstaunt. A uczniowie jego są zdziwieni. Sie sagen, die Menge umdrängt dich. Oni mówią, cały tłum naciska na ciebie. Sie haben wohl viele den Herrn Jesus berührt. I z całą pewnością wielu ludzi dotknęło Pana Jezusa. Aber nur diese, bei dieser Frau war es mit Glaube verbunden. Ale tylko w przypadku tej niewiasty te dotknięcie było połączone z wiarą. Das ist das Wichtige. To jest to najważniejsze. Auch heute Abend, wo wir beisammen sind, również i dzisiaj wieczorem, gdy jesteśmy razem zgromadzeni, wir beschäftigen uns alle jetzt mit der Person des Herrn Jesus. Wszyscy zajmujemy się teraz osobą Pana Jezusa, aber Nutzen davon haben wir nur, ale pożytek z tego będziemy mieli tylko wtedy, wenn es geschieht durch persönlichen Glauben. Jeżeli będzie się to działo poprzez naszą osobistą wiarę. Die Frau kommt jetzt hervor und voll Furcht und Zittern. Teraz ta niewiasta wychodzi do przodu, pełna strachu i drżenia. Kommt sie und fällt vor ihm nieder. I upadła przed nim. Sie ehrt ihn jetzt. Ona teraz go czci. Als sie persönlich vom Herrn aufgefordert wird, zu zeigen, ob sie ihn berührt hat. Wtedy, gdy ona osobiście została do tego wezwana przez Pana, aby wyjawić, dlaczego go dotknęła. Diese Frau hat ihn im Geheimen berührt. Niemand hat es gesehen. Ta niewiasta dotknęła Pana potajemnie. Nikt tego nie zauważył. Aber dann macht der Herr es vor allen offenbar. Ale Pan to teraz objawił wszystkim. Und das ist immer so auch heute. I tak też jest zawsze dzisiaj. Wahrer Glaube wird ist zunächst eine verborgene Sache zwischen mir und dem Herrn. Skryta wiara to zawsze jest najpierw sprawą pomiędzy mną a moim Panem.
Aber der Herr macht es dann auch allen offenbar. Ale Pan również i to wszystkim objawia. Sie fällt vor ihm nieder und sagt ihm die ganze Wahrheit. Ona upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Steht das hier auch bei euch, die ganze Wahrheit. Das ist das Vorrecht, das wir haben. Taki jest przywilej dla nas, który posiadamy. Wenn ihr mich fragt nach der Stunde, wie es mir geht, gdybyście zapytali po tej godzinie, jak mi się powodzi, dann sage ich euch nicht die ganze Wahrheit. Wtedy nie powiem wam całej prawdy. Aber dem Herrn Jesus sage ich die ganze Wahrheit. Ale Panu Jezusowi powiem całą prawdę. Das ist unser Vorrecht. Taki jest nasz przywilej. Ihm können wir alles sagen. To Jemu możemy wszystko powiedzieć. Wie es uns zutiefst zumut ist. Jak my do głębi się czujemy. Ob wir Furcht haben, Angst. Albo czy my jesteśmy pełni strachu? Ob wir hoffnungslos in unseren Herzen sind? Albo może brak nam nadziei w naszym sercu? W beznadziejnej sytuacji jesteśmy. Wir dürfen zu ihm kommen und ihm alles sagen. To my możemy do niego przyjść i wszystko mu powiedzieć. Das ist mir sehr groß geworden in den letzten Jahren. Dla mnie ta rzecz stała się bardzo wielką w ostatnich latach. Wir dürfen in jedem Umstand und in jedem Zustand zum Herrn gehen. My w każdej okoliczności i w każdym stanie możemy przyjść do Pana. In jedem Umstand verstehen wir gut. W każdej okoliczności to na pewno dobrze rozumiemy. Ob es uns gut geht, oder ob es uns schlecht geht, wir dürfen zum Herrn gehen. Czy nam się dobrze powodzi, czy źle się nam powodzi, to możemy przyjść do Pana. Wir dürfen unsere Freude ihm sagen. Możemy mu opowiedzieć o naszej radości. Wir dürfen auch unser Schmerz ihm sagen. Możemy mu też i wyznać nasz ból. A wir dürfen auch in jedem Zustand zu ihm gehen. Ale również też i w każdym naszym własnym stanie, w jakim się znajdujemy, możemy przyjść. Auch wenn wir gesündigt haben. Również wtedy, gdy żeśmy zgrzeszyli. Natürlich erwartet dann ein Bekenntnis. Naturalnie on oczekuje w tym momencie wyznania z naszej strony. Aber er ist reich an Vergebung. Ale on jest bogaty w odpuszczaniu. Diese Frau bekommt die Gewissheit, i ta niewiasta otrzymuje tą pewność, dass ihr Glaube sie geheilt hat. Że to jej wiara ją uzdrowiła. Und er sagt, geh hin in Frieden. I on do niej powiedział, idź w pokoju. Und sei gesund von deiner Plage. I bądź uzdrowiona od choroby twojej. Sie wurde durch die Berührung seines Kleides geheilt. Ona dotykając jego szaty została uzdrowiona. Aber die Gewissheit, dass ihre Krankheit für immer verschwunden war, ale pewność tego, że jej choroba zniknęła na zawsze, bekam sie erst durch das Wort des Herrn. Nabrała tej pewności dopiero po usłyszeniu słów Pana. Und das ist auch das, was uns Ruhe bringt. I to również jest to, co może i nam przynieść wielkie odpocznienie. Unsere Herzen sind oft trügerisch. Gdyż nasze serca bardzo często są zawodne. Wir haben hoch und tief in unseren Stimmungen. My w naszym usposobieniu raz jesteśmy w górze, a raz jesteśmy w dołku. Aber das, was uns wirklich zur Ruhe bringt, ist das Wort, das der Herr zu uns spricht im Worte Gottes. Ale to, co rzeczywiście może nas doprowadzić do spokoju, to jest słowo, które Pan do nas kieruje przez Słowo Boże. Wir kommen jetzt zum dritten Abschnitt. I teraz przejdźmy do trzeciego urywku. Die Auferweckung der Tochter von Jairus. W którym to oglądamy, to jest zmartwychwzbudzenie córki Jairusa. Durch diese Verzögerung dieses Geschehens, dieser kranken Frau. Na skutek właśnie tego opóźnienia spowodowanego uzdrowieniem tej chorej niewiasty, kommen jetzt Menschen zum Synagogenvorsteher und sagen, deine Tochter ist gestorben.
Przychodzą teraz ludzie z domu tego przełożonego synagogi do niego i mówią mu: córka twoja zmarła. Und sie sagen, was bemühst du den Lehrer noch? I jeszcze mu mówią: dlaczego trudzisz nauczyciela? Das ist eine Aussage des Unglaubens. Jest to wypowiedź niewiary. Wenn jemand zu dir sagt, was versuchst du Hilfe beim Herrn? Jeżeli ktoś do ciebie mówi, dlaczego ciągle starasz się o pomoc Pana, er kann dir nicht helfen, on nie może ci pomóc, das ist blanker Unglaube. To wiedzmy, że to jest wypowiedź czystej niewiary. Und dieser Unglaube verwirrt das Herz von dieses Vaters. I ta niewiara też i wzburzyła serce tego ojca. Und der Herr Jesus sieht in sein Herz hinein. A Pan Jezus oczywiście spogląda do jego serca. Und er begegnet jetzt diesem Vater zunächst mit Trost. I on teraz wychodzi naprzeciw tego ojca z pociechą. Mit Mitgefühl. I wychodzi naprzeciw ze współczuciem. Möchte jetzt diese zwei Dinge zeigen. Chciałbym te dwie rzeczy podkreślić. Erstens das Mitgefühl. Najpierw współczucie. Und zweitens die Macht, die dieses diese Tochter auferweckt hat. I po drugie ta moc, która jest w stanie zmartwychwzbudzić jego córkę. Wenn etwas Schweres in unser Leben kommt, jeżeli coś ciężkiego, trudnego w naszym życiu się pojawia, dann erfahren wir diese zwei Dinge. To doświadczamy wtedy tych dwóch rzeczy. Das erste ist immer sein Mitgefühl. Po pierwsze zawsze widzimy jego współczucie. Und das zweite ist dann seine Macht. A następnie widzimy jego moc. Und das erste ist größer noch als das zweite. I pierwsza rzecz, czyli współczucie, jest zawsze większa niż ta druga rzecz, czyli moc. Dass der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge ist, że Syn Boży jest twórcą wszystkich rzeczy. Ein Herz hat das mit mir fühlt. On ma serce, które współczuje razem ze mną. Das ist eine großartige Tatsache. Jest to rzeczywistość wielkiego wymiaru. Aber wir werden auch seine Macht erfahren, ale my również doświadczymy jego mocy, indem er uns herausführt aus jeder Not, w której on jest w stanie nas wyprowadzić ze wszelkiej biedy. Und spätestens werden wir es erfahren, wenn er kommt zur Entrückung. A najpóźniej doświadczymy tego, gdy on przyjdzie, aby nas do siebie zabrać i pochwycić na obłokach. Dann werden wir herausgenommen aus jeder Not. Wtedy będziemy wyrwani z wszelkiej biedy. Fürchte dich nicht, glaube nur. Nie bój się, wierz, tylko wierz. 36. wiersz. Das ruft der Herr Jesus auch heute Abend jedem von uns zu. To też wezwanie Pan Jezus kieruje dzisiaj wieczorem do każdego z nas. Und jetzt nimmt der Petrus, Jakobus und Johannes mit. I on teraz bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Er nimmt diese drei Jünger dreimal besonders mit. On tych trzech uczniów do trzech różnych sytuacji zawsze ze sobą zabierał. Erstens, als er in den Garten Getsemane ging. Po pierwsze, gdy poszedł do ogrodu Getsemane. Als das Leiden des Todes am Kreuz vor seiner heiligen Seele stand. Po pierwsze wtedy, gdy te cierpienia krzyża stały przed jego świętą duszą. Dann durften diese drei Zeugen besonders nahe bei ihm sein. Wtedy tych trzech świadków mogło być szczególnie blisko niego. Er wollte, dass sie einen Begriff bekamen von der Schwere seiner Leiden. On chciał, aby i oni mogli doświadczyć tego rozmiaru i ciężkości jego cierpień, mogli widzieć to. Und das zweite Mal auf dem Berg der Verklärung. Po raz drugi oglądamy ten przypadek na Górze Przemienienia. Sie sollten einen Begriff bekommen von seiner Herrlichkeit. Oni mieli stać się też i uczestnikami i doświadczyć tej jego chwały. Und hier ist die dritte Gelegenheit.
I tu jest właśnie ta trzecia okazja. Sie sollten einen Begriff davon haben, dass aus dem Tode Leben hervorbringen kann. Oni mieli tego doświadczyć i też być świadkami tego, że on potrafi wyprowadzić ze śmierci do życia. Das ist das Wunderbare unseres Gottes. To jest cudowna rzecz naszego Boga. Und das ist ein fundamentale Tatsache. I to jest rzeczywistość o znaczeniu fundamentalnym. Dass aus dem Tode Leben hervorbringen kann. Że on może ze śmierci wyprowadzić życie. Das hat schon Abraham geglaubt. W to wierzył również Abraham. Als Isaac seinen Sohn mitnahm auf jenen Berg im Land Moria. Gdy on Izaka, swojego syna, zabrał na ową górę w kraju Moria. Und Hebräer 11 sagt uns, dass aus dem glaubte, dass ihn aus dem Tode wieder hervorbringen könne. I list do Hebrajczyków, 11 rozdział, nam mówi, że on wierzył, że mógł tego syna otrzymać z umarłych. Wenn wir das wissen im Glauben, jeżeli tego, to będziemy wiedzieli w naszej wierze, dann hat das eine ganz tägliche, praktische Bedeutung für uns. Wtedy będzie miało to dla nas takie praktyczne, codzienne, wielkie znaczenie dla nas. Da, wo wir erkennen, dass wir gar nichts vermögen, w tym miejscu, w którym my zaczynamy poznawać, że nie możemy w tym nic uczynić, das ist gerade der Moment, wo Gott etwas hervorbringen kann in unserem Leben. To jest akurat ten moment, w którym Bóg może wielką rzecz uczynić w naszym życiu. Solange wir noch etwas von uns halten. Gdyż tak długo, jak my będziemy uważać, że my sami coś potrafimy uczynić. Und meinen wir seien treuer als die anderen Geschwister. I będziemy o samych sobie myśleli, że jesteśmy wierniejsi niż pozostali wierzący. Da werden wir versagen erleben. Wtedy będziemy musieli doświadczyć, że zawodzimy. A wenn wir erkennen, dass wir nichts vermögen, ale jeżeli to poznamy, że nie jesteśmy w stanie nic uczynić und uns den Händen des Herrn überlassen, i pozostawimy samych siebie rękom naszego Pana, dann kann aus dem Tode Leben hervorbringen. Wtedy on może ze śmierci wyprowadzić życie. Ganz praktisch täglich in unserem Leben. I to całkiem praktycznie, w codziennym naszym praktycznym życiu. Der Herr sagt, das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Pan powiedział, dziecię nie zmarło, lecz śpi. Das hat vielen Bibellesern Mühe gemacht. To miejsce sprawiało bardzo wielki trud wielu czytelnikom Biblii. Denn es war wirklich gestorben. Gdyż rzeczywiście ta córeczka zmarła. Aber einen gestorbenen aufzuwecken, i aby tego, kto umrze, z martwych zbudzić, ist für den Herrn so leicht wie einen schlafenden aus dem Schlaf zu wecken. Jest dla Pana rzeczą tak samo łatwą, jak dla nas kogoś obudzić ze snu. Und dann ist diese Tochter des Jairus ein Bild des Volkes Israel. I w tym właśnie córka Jairusa jest dla nas obrazem całego narodu izraelskiego. Das im Moment noch in einem schlafenden Zustand ist, który w tym momencie jeszcze dalej znajduje się w stanie śpiączki. Aber der Herr wird kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Ale Pan przyjdzie kiedyś w wielkiej mocy i chwale. Und wird sein irdisches Volk, das Volk Israel, aus dem Schlaf aufwecken. I on ten ziemski naród obudzi z tego snu. Jetzt sehen wir, dass sie den Herrn Jesus verlachen. I oglądamy to, że oni wyśmiewali Pana Jezusa. Das ist nicht nur Unglaube, sondern das ist Spott. To nie tylko jest widoczna w tym niewiara, ale również też i szyderstwo. Auf den Unglauben in Vers 35 reagiert der Herr nicht. Na tą niewiarę, jaka jest opisana w 35 wierszu, Pan Jezus nie reaguje. Czemu trudzisz nauczyciela? Aber im Moment, wo sie ihn verlachen, ale w tym momencie, w którym ludzie zaczynają go wyśmiewać, da treibt er sie hinaus. To wygnał ich. Wenn jemand Spott im Herzen hat zum Herrn,
Jeżeli ktoś ma szyderstwo w swoim sercu w stosunku do Pana, to jest to bardzo poważna sprawa. Aber er nimmt jetzt die Eltern des Kindes mit. Ale on teraz bierze ze sobą dzieci, przepraszam, rodziców tego dziecięcia. Und er spricht zu ihm Talita Kumi. I mówi do dziecięcia Talita Kumi. Durch seinen Ruf wird dieses Mädchen aus dem Tode hervorgebracht. I przez tylko jego zawołanie to ta dziewczynka została ze śmierci wyrwana do życia. Später sehen wir das auch bei der Auferweckung von Lazarus. Później będziemy jeszcze to mogli oglądać w przypadku zmartwychwzbudzenia Łazarza. Der schon vier Tage tot war. Ten, który już 4 dni był umarły. Und die Verwesung schon eingesetzt hat. W jego ciele już rozpoczęło się też zepsucie, rozkład. Und er sagt, komm heraus. I Pan powiedział do niego, wynijdź. Und er wurde lebendig. I on ożył. Das Mädchen, vom Mädchen wird uns jetzt zwei Dinge berichtet. O tej dziewczynce dwie rzeczy są teraz jeszcze wspomniane. Erstens, es stand auf. Po pierwsze, ona wstała. Und zweitens, es wandelte, es ging umher. A po drugie, ona chodziła w tym domu. Dieses Mädchen ist ein Bild von jemand, der zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Ta dziewczynka jest obrazem też i takiej osoby, która we wierze przychodzi do Pana Jezusa. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief. Apostoł Jan pisze w swoim liście. Wir sind aus dem Tode ins Leben übergegangen. My żeśmy przeszli ze śmierci do życia. Und dann stehen wir da. I my stoimy. Das ist unsere christliche Stellung. Takie jest nasze chrześcijańskie stanowisko. Und es ist der Apostel Paulus, der uns zeigt, dass wir in Christus vor Gott stehen. I to apostoł Paweł jest tym, który nam pokazuje, że my w Chrystusie stoimy. Gott blickt vom Himmel jetzt in diesen Raum. Bóg spogląda z nieba do tego pomieszczenia. Und er sieht alle, die ihm angehören, dem Herrn Jesus angehören. I on widzi wszystkich tych, którzy należą do Pana Jezusa. In der ganzen Schönheit und Vollkommenheit des Herrn. W całej piękności i doskonałości Pana. Und zweitens, dieses Mädchen ging umher. A po drugie czytamy, że ona chodziła. Das ist ein Gott wohlgefälliger Wandel im Bild. To jest obraz tego pielgrzymowania, w którym Bóg znajduje swoje upodobanie. Das finden wir im Dienst des Apostels Petrus. To oglądamy w służbie, jaką wykonywał apostoł Piotr. Der uns zeigt, dass der Glaubende fähig ist, einen Weg zu gehen, der Gott wohlgefällig ist. Który nam pokazuje, że wierzący jest w stanie iść drogą, w której Bóg znajduje swoje upodobanie. Und er befiehlt jetzt, dass diesem Mädchen zu essen gegeben wird. I on również teraz rozkazuje, aby dano jeść tej dziewczynce. Das ist die Bemühung des Herrn bei jung bekehrten Menschen. Takie Pan Jezus okazuje też i troski w stosunku do tych nowonarodzonych ludzi. Sie brauchen geistliche Nahrung. Gdyż oni potrzebują duchowego pożywienia. Das ist ein wichtiges Vorrecht und eine Verantwortung von gläubigen Eltern. Jest to bardzo wielki i ważny przywilej i odpowiedzialność wierzących rodziców. Nicht nur, dass sie ihre Kinder körperlich ernähren, aby nie tylko swoje dzieci w sposób cielesny odżywiali, sondern dass sie sie auch geistlich Nahrung geben. Aby również też i w sposób duchowy udzielali im pożywienia. Das ist auch eine wichtige Aufgabe der Brüder, die das Wort verkündigen. To również jest też bardzo ważne zadanie dla braci, którzy głoszą Słowo Boże, aby podawali też i prawdziwe duchowe pożywienie. Und was ist geistliche Nahrung? A co to jest duchowe pożywienie? Wenn die Person des Herrn Jesus vor unser Herz und Gewissen gestellt.